Zobaczmy, jak możemy w Rhino zbudować gwint o profilu półokrągłym na główce butelki. Najpierw narysujmy wertykalną helisę, vertical helix. Początek osi w środku pierścienia, koniec na samej górze. Promień równy zewnętrznemu promieniowi pierścienia na górze. Powstaje helisa. Na niej zbudujemy rurę o promieniu 1,9 mm, ale chcemy, żeby gwint zaczynał się troszeczkę poniżej górnej krawędzi, więc w widoku z przodu obciążymy go na przykład o 3 mm. Teraz chcemy zbudować wprowadzenie do wnętrza powierzchni. Zrobimy to w ten sposób, że na końcu helisy skonstruujemy łuk o promieniu 4,25 mm styczny. Okrąg styczny do dwóch krzywych z podaniem promienia. Jako pierwszą styczną krzywą podajemy końcówkę helisy. Następnie wskazujemy opcję z pierwszego punktu, from first point, promień 4,25. I druga styczna krzywa to będzie również ta helisa w pobliżu końcówki. Teraz ten okrąg podzielimy przy pomocy helisy oraz punktu na okręgu, na przykład tutaj. To odrzucimy, resztę połączymy w jedną krzywą. Na tej krzywej budujemy rurę bez zakryć o promieniu 1,9 mm. Teraz rurę chcemy poprzecinać. W widoku z góry narysujmy okrąg o promieniu lekko mniejszym niż zewnętrzna krawędź główki. I tego okręgu użyjemy do przecięcia rury. Natomiast w widoku z przodu narysujemy prostą linię przechodzącą ortogonalnie przez pierścień i też odetniemy rurę. Teraz te dwie powierzchnie możemy ze sobą zsumować.